Na początku ludzie skupiali się na tym, co na ziemi, przekonani o tym, że to właśnie to miejsce jest całą i jedyną rzeczywistością. Z czasem zrozumieliśmy, że świecące punkty na niebie znaczą coś więcej i że jesteśmy częścią wielkiej galaktyki. Wtedy uważaliśmy, że jest ona całym wszechświatem. Kiedy jednak dostrzegliśmy, że małe mgławice to niezwykły kosmiczny pył, a inne galaktyki z miliardami gwiazd i że ich też są miliardy, a zaczęliśmy myśleć, gdzie jest tak naprawdę granica wszechświata? Nie z tej ziemi. Tajemnice kosmosu. Nieznane fakty. Znani eksperci. Naszą ostatnią podróż zakończyliśmy miliard lat świetlnych od Ziemi. Nie znam liczby, którą można by określić czas, jaki byłby nam potrzebny, żeby znaleźć się w tym miejscu, ale żeby pokonać rok świetlny najlepszymi znanymi nam kosmicznymi pojazdami, potrzebowalibyśmy 18 tysięcy ziemskich lat. Statek nie z tej Ziemi potrafi być wszędzie, a więc jesteśmy miliard lat świetlnych dalej. Ale to dopiero początek. Do granicy wszechświata kawał drogi, więc zadajmy sobie filozoficzne pytanie. Czy świat jest ograniczony? Wszechświat jako całość? Czy nie? Czy on jest nieskończony, a ograniczony? Czy też odwrotnie, nieograniczony i skończony? Razem z doktorem Jackiem Czakańskim z Planetarium Śląskiego spróbujemy odnaleźć ten słynny koniec wszechświata. Na początek musimy jednak rozróżnić dwie kwestie. Wszechświat widzialny i wszechświat rzeczywisty. Widzialny to ten, który jesteśmy w stanie zaobserwować. Co to znaczy? Że światło zdążyło stamtąd do nas już dotrzeć. Ale nie znaczy to, że dalej jest magiczna bariera, ściana i koniec wszechświata. To znaczy, że dalej jest coś, czego nie widzimy. Wszystkie efekty obserwacyjne w tej chwili pokazują nam, że jeżeli byśmy mogli przenieść się w nieco inne miejsce, to z tamtego miejsca zobaczymy ten wszechświat dokładnie tak samo. Też będą inne w kształcie, w położeniu, ale też będą gromady galaktyk, gromady gromad i jeszcze większe gromady gromad galaktyk i tak dalej. Ta struktura zostanie dokładnie tak samo zachowana. I najstarsze obserwowane obiekty będą tak jak te, które możemy obserwować. Tło promieniowania kosmicznego będzie dokładnie takie samo. Do tej pory najdalsze znane obiekty to te wykryte przez kosmiczny teleskop Hubble'a. Galaktyka o iście kosmicznej nazwie UDFY3813539 oddalona jest o prawie 13 miliardów lat świetlnych. Za najbardziej odległy obiekt uznawana jest galaktyka GNZ-11. To 13 miliardów 400 milionów lat świetlnych. Ale jest pewien problem. Ich już tam nie ma. Zgodnie z prawem Hubble'a następuje ucieczka galaktyk. Wszechświat pęcznieje i stale się powiększa. Skoro dalekie obiekty uciekają od nas coraz szybciej i nie ma to nic wspólnego z fizyczną prędkością, z fizycznym ruchem, więc nie ma tam ograniczeń związanych z niemożnością przekroczenia prędkości światła, bo to w końcu cała przestrzeń się rozszerza jak nadymany balonik z rosnącym jednostajnie promieniem, to będzie taka odległość od nas, gdzie istniejące obiekty będą od nas uciekały z prędkością bliską prędkości światła, te nieco dalsze z prędkością światła, a te jeszcze dalsze z prędkością większą od C. A co to oznacza? Nigdy ich nie zobaczymy. Wysłane z nich fotony już do nas nie dotrą. To może szokować, ale to nie wszystko. To jest ciekawostka, że skoro jest ten wszechświat, wydawało się, że skończony, jest gdzieś ten horyzont zdarzeń, który od nas ucieka z prędkością światła, przez który uciekają od nas gromady galaktyk. No nikt tego jeszcze nie zobaczył, ale zgodnie z tym modelem powinny znikać za tym horyzontem i już dla nas być nigdy później do zaobserwowania. A jednocześnie, gdy przeniesiemy się w dowolne inne miejsce, obraz będzie dokładnie taki sam. Więc skoro
Najdalsze obiekty to mogą być te obiekty, które powstały tuż po wielkim wybuchu. No i stąd potrafimy ten czas życia Wszechświata oszacować na te 13,8 miliarda lat. Natomiast nie znaczy to, że patrzymy na obiekty odległe o 13,8 miliarda lat świetlnych. Światło miało zawsze taką samą prędkość. Nie ma żadnych powodów, żeby ta wartość liczbowa się zmieniła. Natomiast odległość mierzona jako długość jakiejś tam skali, którą przyjęliśmy. No, skoro do gwiazd to rok świetlny to jest dla nas fajna odległość, fajna jednostka, to niestety w ramach galaktyki ona jeszcze ma sens. Te 100 tysięcy lat świetnych średnicy to jest bardzo fajnie. Odległość do Andromedy 2,5 miliona to jest jeszcze fajnie, ale jeżeli ten obserwujemy obiekt, którego przesunięcie ku czerwieni odpowiada odległości miliarda lat świetlnych, to to nie jest miliard lat świetlnych, bo pamiętajmy, że patrzymy na Wszechświat, który był o 1/13 mniejszy. I teraz na co my tak naprawdę patrzymy? Zaczyna się problem. No astronomowie wyszli z założenia, że no nie ma co się kopać z koniem, nic z tego nie wyjdzie. Po prostu nawet nie będziemy tłumaczyć, że czynnik skali, który jest potrzebny przy prostej operacji, jak mierzenie odległości dwóch punktów czasoprzestrzeni, po prostu do celów rozważań go używamy, natomiast nie będziemy mówić o odległościach w takiej skali, jak to robimy na laboratoryjnym stole, że bierzemy miarkę i odmierzamy na skali, bo takiej miarki nie mamy. A to oznaczałoby, że im dłużej próbujemy odnaleźć ten koniec, tym szybciej on się oddala. Co zatem może okazać się w przyszłości? Jeżeli byśmy urodzili się tutaj tylko za mniej więcej 100 miliardów lat, to niebo byłoby naprawdę czarne. Nasze Słońce już dawno straciło wszystkie zapasy paliwa i jest czarnym karłem, zimnym prawie tak jak zero absolutne. Na niebie nie ma galaktyk, bo przecież wszystkie uciekły, a w tych galaktykach gwiazdy również poumierały, więc nawet te galaktyki nie świecą. Taki dość dziwny moment. Czy to oznacza, że powinniśmy dać sobie spokój i przestać rozmyślać, gdzie jest granica Wszechświata? Absolutnie nie. Przecież kiedyś też wiele rzeczy wydawało się niemożliwych, a odnalezienie końca Wszechświata to także poznanie jego początków. Nie ma mowy, żebyśmy odpuścili. Jedną z hipotez jest to, że wędrując przez Wszechświat dalej i dalej i jeszcze dalej, przemierzając dziesiątki miliardów lat świetlnych, w końcu znaleźlibyśmy się w dziwnym miejscu. To Ziemia. Z takim samym Słońcem, z takim samym Księżycem. Na tej Ziemi nasi znajomi, nasze rodziny, zobaczylibyśmy nawet samych siebie. Drugą hipotezą, która wydaje się najbardziej prawdopodobna, jest hipoteza multiwszechświata. Niczym kropla w morzu jesteśmy częścią czegoś jeszcze większego. Być może w innych wszechświatach w kształcie bańki są zupełnie inne pierwiastki, inne prawa fizyki. A może wszystko jest takie samo, a życie toczy się równolegle do naszego? Nie potrafimy żadnym doświadczeniem fizycznym, żadnym efektem stwierdzić obecności czy nieobecności czegokolwiek tam, za tą granicą, tam, za tą dziwną kurtyną, za którą znika nam nasz obserwowalny wszechświat. Nic nie zaprzecza prostemu założeniu, że wtedy, gdy powstawał nasz Wszechświat, gdy była ta niewytłumaczalna, dziwna osobliwość na samym początku, że w chwili Wielkiego Wybuchu obok, tuż obok, mógł powstać inny Wszechświat. Nic temu nie przeczy. Tylko co to znaczy tuż obok? To nie w naszej przestrzeni, której jeszcze przecież nie było. To już koniec dzisiejszej kosmicznej podróży, ale niebawem kolejny odcinek. Dzięki za lajki i komentarze. Jeśli możesz, poprosimy o łapkę w górę. Dzięki, cześć.